Patrzcie się, patrzcie, bo to rzadki widok, kurde. No. Także wiecie, kurde, to bardzo rzadki widok. Może już, kurde, może już nigdy czegoś takiego nie zobaczycie, że ja w okularach jestem. Ale póki są czyste, to są dobre. Nie czytałem instrukcji, bo miał dobrze założone, czy nie? Aha. Ja? Będziesz wiedział, jak wpadnie w ogóle. No nie wiem, tak jakoś, kurde. Się czuję, jakby był na nartach. Ale coś musi być nie tak, bo osłony w kątówce to nie ma. Coś tu, kurde, nie ulepszy z tą szajbą. Ty się przykręcił? Na pewno. Ty się mnie przykręcił. Nie? No nie. Jak? Krzywo była? Jakoś tak kurde, za bardzo skoku jak głupio. Sekundę. Czekaj, jeszcze raz na rynek. Mi to będzie ciorać po jawle. Kiedy hajstry. Thank you.
No cek czegoś. To wszystko na oko cięte. Idzie ta precyzja. Tu się jeszcze trochę podszlifuje, minimalnie. Tu zostało taki rantek z dwie dyszki. To na oko się robi. Może jak się komu będzie chciało, to wrzucimy to na frezarkę. Nie wiem. Na razie muszę się tego brzegu pozbyć. I ten spód tutaj dołożymy nowy. Wtedy będziemy mieli 25 nożek, pójdzie mocować do tego i to wystarczy. Będą za grube, to się sfrezuje. Ten świn tu kiedy. Jeszcze trzymie. Ale nie wiem, ale jak trzeba. Cesarskie cięcie teraz. Ciężkie. Po niemiecku się to do Schwergeburt. Ciężkie rodzenie by było po polsku, ale to nie brzmi tak ładnie w tym sensie tego kurde wica czy wicu, jak akurat w tym przypadku w niemieckim języku to lepiej brzmi. Schwergeburt. Luksus. Kurde, ja pierdzielę. Zaczyna pomału ciepłe robić. Tam pomału zużywajcie ta bateria, bo ja tam dopiero ładuję dwie sztuki. To trochę potrwa pierwszeństwo. Pomału oszczędzajcie bateria. Thank you.
otwarty. Dobra, czwarta struna jeszcze. Tylko sfilmuję jeszcze, co ja tutaj w ogóle robię. No. Tu są te dwie ścianki. Pozbywamy się tej dolnej. Wtedy o ta grubość ścianki będziemy mogli grubsze noże zakładać. I tu się do spawu dołoży się następna ścianka. Ten tak jest. Tak jest plan. A czy to tak będzie, to nie wiadomo. Sobie sprytnie tak złapiemy. Chcę szlifować w tamtą stronę, żeby tam leciało. Nie wystarczy do szlifowania jakąś. Może nawet jeszcze tu do cięcia przeleca tak troszkę. Tu jeszcze widzę. Honorowe miejsce was postawia tutaj. Patrzcie się, patrzcie. Kurczę, jak ja nie lubię takiego fumlowania. Kamera leci, to ją przestawiać, to kurde, po tym głupie dźwięki są. Ale trudno, życie. O, to jest pytanie. Kurde, trzeba było za himadło tam fumlować na ta frezarka. Co w ogóle jest to himadło? Widzieliście w tym papierze drzazga, już czekała, żeby mi wyjść metalowo.
elektryk to te światło zrobił takie niegramotne. Tu wszędzie są światła, ale tu, gdzie się robi przy imadle, jest ciemno jak w dupie. Jaki z tego wniosek, moi państwo? Wszystko trzeba samemu robić. Nawet, kurde, oświetlenie. Tu, gdzie jest imadło, tu powinno być światło. Żeby człowiek widział coś. Jeszcze w tych okularach to już wcale nic nie widzę. Jestem ślepy jak Stevie Wonder, kurde. Zrobię to wam nagrę, potem dalej reszta. No, ten ząb, to co jeszcze tutaj troszkę wystaje, trzeba wypłycić i teraz dołożymy tutaj blacha. Coś w tym rodzaju, o coś tak. Tylko nie młotek, tylko blacha, nie? No i tu będziemy mieli pomiędzy tym, nie ma tego filmować, pomiędzy tym, a tym będziemy mieli 25. To już na te wystarczy. Przeszlifuję to i potem jadę dalej.